Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie, jak zwykle, czy mnie słychać, czy mnie dobrze słychać, czy jest wszystko ok z dźwiękiem? Jeżeli tak, to sobie zaczniemy i dzisiaj oczywiście o kilku spółkach powiemy o spółce Mobruk, Azbis i Kognor, później jak zwykle wasze, wasze komentarze. No muszę przyznać, że kilka tygodni temu, jak zaczynałem tego live'a, no to mówiłem o tym, że jest gorąco i że jest strasznie gorąco, jest dramat. Odwołuję to znaczy, tamto gorąco, przy tym gorącu, to, to tamto to Mniej więcej można to określić. Tak patrzę na pogodę. No to do końca tygodnia cały czas po 30 stopni, także dramat. Od piątku jakieś deszcze może zobaczymy. W każdym razie jest strasznie gorąco w ciągu dnia. Jeszcze dzisiaj rano biegałem, poszedłem pobiegać rano, jeszcze przed tymi upałami, ale i tak cały, cały mokry wróciłem i ledwo, ledwo dyszałem, także powiem Wam dramat, absolutny dramat. Pytanie, czy u was też jest tak gorąco, czy może, może ktoś mieszka w jakimś innym kraju, gdzie, gdzie aż tak ciepło, ciepło nie jest, to dawajcie, dawajcie znać. To było u nas masakrycznie. Patrząc na to, co się działo na co się działo na na giełdzie, to muszę powiedzieć, że na giełdzie tego gorąca nie ma, no bo ostatnio jakaś, jakaś korekcja, to widzę pod czy że lato jest, to musi być gorąco. No rzeczywiście, niestety, ale, ale takie temperatury rzędu 30 stopni też, też od czasu do czasu muszą, muszą być, chociaż mam nadzieję, że wkrótce to wszystko minie. Paweł pisze, że na Upał może pomóc tylko Harnaś. No oczywiście, rzeczy tak, tak też jest, chociaż muszę przyznać, że zdradziłem ostatnio Harnasia, no bo. Ostatnio byłem w Biedronce, na zakupach patrzę, jest Heineken 0, no bo tutaj przyznam, że ja lubię smak piwa, ale też nie chciałem pić dużo piwa, ze względu na to, że, no, że jednak ja nie jestem jakiś taki mocno alkoholowy, więc czasem wybieram takie zerówki. Kupiłem sobie kilka tych zerówek, naprawdę teraz na ten gorący czas, taka 15 i taki Heineken Zero, który moim zdaniem smakuje niemalże tak samo jak takie zwykłe. Idealnie, powiem powiem Wam, w, w, wchodzi taki zimniutki z lodówki, naprawdę świetna, świetna sprawa. A jeszcze tutaj piszecie, Wojtek pisze, że Harnold lodo herbatą. No przyznam, że słyszałem, że coś tam jest, jakieś tam dziwne, dziwne odmiany tego, tego Harnasia, ale nie, nie próbowałem. Ja teraz, jeżeli chodzi o upały, to właśnie radzę sobie Heideggenem 0 i jeszcze bardzo lubię takiego loda, też w biedronce. On jest, nie wiem czy część osób może kojarzy, nazywa się, nazywa się tak jak to masło, osełka nazywa się, i to jest od Korala, chyba 550 kosztuje, także najtańszy, najtańszy nie jest, ale naprawdę duży, waniliowy, bardzo, bardzo dobry. Nazywa się jak masło, bo osełka się nazywa, wygląda jak masło, ale smakuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Przynajmniej ja, ja lubię takie waniliowe gorąco jest na przykład w Rzymie 40 stopni, no rzeczywiście, tam to jest, tam to musi być, musi być dramat. To przechodzimy teraz do tych spółek, o których chcę dzisiaj powiedzieć, no bo nie będziemy cały czas gadali o tym, że jest po prostu ciepło, no bo to, że jest ciepło, to każdy widzi, a bardziej każdy czuje. Biorąc pod uwagę te spółki, no to tak, przejdziemy sobie przez trzy spółki, mam nadzieję w miarę szybko, jakieś 20 minut, a później pogadamy o waszych komentarzach, więc tak, żeby nie przedłużać. Mobruk, Spółka zajmująca się odpadami, także będziemy się babrać w śmieciach teraz, ale umówmy się, te śmieci są naprawdę bardzo rentowne. Mobruk to jest bardzo rentowna spółka. Nawet teraz, kiedy ta rentowność trochę spadła rok do roku. No i jeżeli chodzi o tę rentowność, zauważmy, zysk netto 21% słabszy rok do roku, przychody 8%, tak? No czyli ta rentowność netto ewidentnie spadła, zysk operacyjny też słabszy, czyli ta rentowność operacyjna również, również spadła, no, ale biorąc pod uwagę samą spółkę, to możemy sobie zauważyć, że w tym drugim kwartale ta baza była bardzo wysoka, 26,7 miliona złotych. Trzeci, czwarty kwartał to już jest trochę niższa baza, jeżeli chodzi o sam zysk netto, więc ja liczę, że ten trzeci kwartał będzie naprawdę porównywalny rok do roku. Może lepszy, no to zależy od tego, czy będą jakieś bomby ekologiczne. No bo tutaj nie da się ukryć, że słabsze trochę wyniki spółki Mobruk wynikają z tego, że jest mniej bomb ekologicznych, ale ten rynek myślę, że może ruszyć. O tym rynku też sobie za chwilkę porozmawiamy. W każdym razie te wyniki trochę słabsze od konsensusu od tego, co zakładali analitycy, 9% zysk netto, słabszy 11%, słabsze przychody. No i patrząc tak na te wyniki finansowe, no to zauważmy, te przychody z bomb ekologicznych w 2021 roku to było 53 miliony, w 2022-2024 no teraz w tym pierwszym półroczu 23 to jest tylko pół miliona i to spowodowało tę niższą rentowność, no bo ta ogólna rentowność, nie tylko z podstawowej działalności, ale ogólna rentowność 47,9%, jeżeli chodzi o marżę EBITDY. No rok wcześniej było tutaj lepiej, dużo lepiej było w 2021 roku, kiedy było dużo tych bomb ekologicznych. Bomby ekologiczne są bardzo marżowym produktem, no ze względu na to, że tam bariera wejścia po prostu jest bardzo duża. Bomba ekologiczna, czyli w największym skrócie, bardzo często mamy na przykład beczki jakieś i w tych, w tych beczkach są jakieś odpady z zakładów, zakłady przemysłowe, zwłaszcza w latach 80., bardzo często nie wywoziły śmieci w odpowiednie miejsca. Tylko właśnie taki beczek gdzieś w szopie jest, czy, czy na jakimś ogólnie składowisku. I tak naprawdę nie wiadomo, co jest w tych beczkach, więc to są często odpady niebezpieczne, często chemiczne, które nawet zatruwają te wody gruntowe, jeżeli taka beczka się powiedzmy rozszczelni więc no tutaj też jest mało podmiotów, które mogą się czegoś takiego podjąć no i był taki bardzo duży kontrakt w Gorlicach, to chyba w 2021 roku z tego co pamiętam był, albo w 2022 już dokładnie dokładnie nie pamiętam, no, ale jeżeli chodzi o ten temat bomb ekologicznych, no myślę, że on jest bardzo, bardzo istotny i mam nadzieję, że ten rynek niedługo ruszy z bombami ekologicznymi, czyli tym, tym segmentem bardzo marżowym, jest taki problem, że nie do końca wiadomo kto to ma, kto, kto ma to za, za to ma zapłacić, bo w tym momencie jest taki takie, takie znaczy, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o te bomby, no to sytuacja wygląda w ten sposób, że właściciel danego terenu jest odpowiedzialny za to usunięcie, czyli bardzo często samorządy. Samorządy mówią, no, że jednak my nie mamy pieniędzy na to, więc chcą jakieś mieć zabezpieczenie z budżetu, z budżetu państwa. No, biorąc pod uwagę Biorąc pod uwagę to co było ostatnie, jeżeli chodzi o te bomby ekologiczne, czyli pożar jednej bomby ekologicznej, też był drugi pożar bomb ekologicznych, może rynek się tym zainteresuje. W Sejmie w tym momencie jest taka spec-ustawa dotycząca poprzemysłowych właśnie bomb, bomb ekologicznych. I tutaj, jeżeli rzeczywiście rzeczywiście tak ta specówstawa przejdzie, no to może coś tam się odblokuje. To ma dotyczyć z tego, co kojarzę, pięciu, pięciu bomb ekologicznych. No w każdym razie, jeżeli ten rynek się rzeczywiście odblokuje, no to, to jest potencjał naprawdę fajne wyniki dla spółki, spółki Mobruk. Na razie tych bomb jeszcze... Jeszcze nie ma, chociaż możliwe, że, że niedługo, niedługo będą. W każdym razie wyniki finansowe znamy, jak mówię, one są troszeczkę gorsze rok do roku, ale jaka jest przyszłość spółki? No, spółka praktycznie od roku mówi o tym, że chce coś przejmować, i niektórzy są zniecierpliwieni tym, że tych przejęć na razie nie ma, ale mówią, że możliwa jest już transakcja w czwartym kwartale 23, czyli już, już niedługo. Mobruk spodziewa się co najmniej jednej spółki właśnie w czwartym kwartale. Umowa dotyczy spółki działającej w segmencie morskich odpadów niebezpiecznych która zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Spółka ma ponadprzeciętną rentowność EBITDA i posiada długoterminowy potencjał wzrostu. No tutaj można powiedzieć, że dwie rzeczy się z sobą kłócą, to znaczy, chodzi mi o to, ile Mobruk będzie w stanie zapłacić za tę spółkę. No bo tak, jeżeli spółka ma rzeczywiście ponad przeciętną rentowność, no to wynikałoby z tego, że Mobruk może przepłacić, to znaczy może zapłacić naprawdę bardzo duże pieniądze. Z drugiej strony Mobruk chce wykorzystać trochę szansę, jaka się w tym momencie dzieje na rynku. Wiele z tych firm powstawało w latach 90., założona przez ówczesnych powiedzmy 30-latków. Więc skoro wtedy powstawały te firmy, to teraz ci prezesi spółek, właściciele mają po 60 lat, 60 parę, no i odchodzą na emeryturę. Dobra, same... Same, te, sam ten biznes, znaczy biznes odpadów, no, umówmy się, on nie jest sexy. To nie jest tak, że wszyscy, jeżeli ktoś myśli, żeby być przedsiębiorcą, to nie jest tak, że, że mówię, no to, no to ja chciałbym być przedsiębiorcą i najbardziej chciałbym przetwarzać odpady. No raczej czegoś takiego się nie mówi, więc jest też ten problem, że czasem dzieci nie chcą tej sukcesji, to znaczy nie chcą przejmować po prostu tych zakładów, oni chcą, chcą kasę. Pytanie, czy cze, czegoś takiego nie było chociażby w przypadku takiego, Takiej spółki, ona była kiedyś na giełdzie Krynicki Recykling. Ona tam została chyba sprzedana przez Krynickiego, czyli przez tego prezesa. No i z jednej strony właśnie mamy do czynienia z tym, że jest ponadprzeciętna rentowność, więc może będzie trzeba zapłacić dużo. Z drugiej strony może to Mobruk jest w lepszej pozycji negocjacyjnej, jeżeli ktoś już chce po prostu ten biznes sprzedać. Więc zobaczymy, jakie to, jaka to będzie transakcja, jaka będzie kwota, no i jaka jest właśnie ta, czy rentowność, czy to przychody danej, danej spółki. Tego jeszcze, jeszcze nie wiemy. W każdym razie e, mówią o tym, że przejrzeli kilkadziesiąt podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów szczególnie niebezpiecznych. Są to podmioty z wysoką marżowością MEBILDE. Umówmy się, no sam Mobruk jest bardzo wysokomarżowy, bo oni też mogą bardzo dużo rodzajów odpadów. Przetwarzać, więc to jest na pewno duży plus. Jeden jest na poziomie, są cztery zaawansowane projekty na etapie kontraktów kontaktów z tymi podmiotami. Jeden na poziomie due diligence, czyli tej wyceny spółki. Trwa ustalanie warunków term sheet i będziemy nabywać pakiet kontrolny. Nie wiemy, czy już w czwartym kwartale skonsolidujemy, skonsolidujemy wyniki. No i tutaj biorąc pod uwagę tę spółkę, no to oni są właśnie w tych morskich odpadach, morskich odpadach niebezpiecznych. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ten Tą bombę ekologiczną, no bo to jest myślę, że dosyć istotna sprawa, no to inicjatywa jest po stronie samorządów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na bombę ekologiczną w Częstochowie, 6 tysięcy ton to jest. Też ma być jakaś, jakiś kolejny, kolejna bomba ekologiczna procedowana w najbliższym czasie. Nie pamiętam gdzie dokładnie, ale gdzieś, gdzieś tutaj miało, gdzieś to, to miało być. No w każdym razie. Powoli, powoli to idzie do przodu, no ale na ten moment wciąż jest to dosyć mała część, jeżeli chodzi właśnie o te przychody spółki. No a patrząc, tak mówiliśmy o przejęciach, i tutaj, jeżeli chodzi o rozwój spółki, to oprócz przejęć jest też ten program rozwojowy, po prostu taki rozwój organiczny, i tutaj są te programy inwestycyjne. Karsy to jest bardzo duża, bardzo duża bardzo duża zmiana, i jeżeli chodzi o zakończenie inwestycja w Karsach, to jest czerwiec 2024 roku i to jest ciekawa sprawa, bez obniżki marsz ma tutaj być. Karsy same pochłoną 135 milionów złotych, ten cały program to jest 210 milionów, z czego Karsy to jest 135 milionów, więc to jest naprawdę bardzo duża część. Zakończy się w czerwcu 24, wyłączenie działania spalarni od grudnia tego roku do końca czerwca ze względu na modernizację nie wpłynie negatywnie na przychody i marże Mobruk, zapowiedzieli przedstawiciele spółki. No trochę nie wiem w jaki sposób to ma się, ma się odbywać, jak wyłączenie jednej dużej spalarni może nie wpłynąć na przychody i marże. Wydawało mi się, że na przychody to może nie Wpłynie, bo oni już wcześniej mówili, że będą chcieli normalnie odbierać te odpady i ewentualnie przenosić do innych spalarni, nawet ewentualnie nie, nie swoich, tylko po to, żeby właśnie utrzymać tych klientów. No ale wtedy to by się odbiło na marży. Tej spółka mówi, że na tej marży się nie odbije, więc tego do końca nie rozumiem i nie wiem, w jaki sposób to ma się, ma się rzeczywiście, rzeczywiście odbyć. W każdym razie mówimy o tym, że tutaj pozwoli to z obecnych 15 tysięcy ton w karsach urosnąć do 25 tysięcy ton ze zwiększonym potencjałem przetwarzania niebezpiecznych odpadów płynnych, wysokomarżowych oczywiście. Dodatkowo zostanie uruchomiona jednostka ORC do wytwarzania energii elektrycznej, 1,3 MW. No więc, tutaj, biorąc pod uwagę ten, te, te inwestycje, jest ona na pewno bardzo bardzo istotna, niecew też tutaj mamy, prace powinny rozpocząć się w październiku 23, zakończyć w czerwcu 24 i po zakończeniu inwestycji spółka wystąpi o zwiększenie pozwolenia zintegrowanego na przetwarzanie odpadów ze 100 tysięcy ton do 140 tysięcy ton i uwaga, to jest ważne, teraz mamy 32 tysiące ton niebezpiecznych, a teraz będzie w tej przyszłości 100 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych niebezpiecznych czy taj wysokomarżowych. Ja w ten sposób właśnie na to właśnie na to, na to patrzę. Więc no tutaj jest kilka ciekawych projektów inwestycyjnych. Są też między innymi chociażby, chociażby jedlicze. W każdym razie, jeżeli chodzi o te programy, programy inwestycyjne, zauważmy, no w dużej mierze one ruszą w drugim półroczu 2024 roku. I teraz pytanie, czy rzeczywiście nie będzie żadnego spadku tych przychodów czy marży w pierwszym półroczu 2024 roku? No tego trochę się obawiam. Tej spółka mówi, że raczej nie powinno być, przynajmniej w karsach ale jednak tego bym się dosyć, dosyć mocno tutaj obawiał. Sam projekt inwestycyjny bardzo mi się podoba, z tym, że jedna tutaj istotna sprawa, pytanie, czy oni będą mieli rzeczywiście, będą mogli te wszystkie moce przerobowe, nowe moce przerobowe zapełnić odpadami. W tym momencie mamy spowolnienie gospodarcze, więc też jest pewien problem z pozyskiwaniem tych odpadów. I oczywiście spółka chce wyjść na zagranicę, czyli chce pozyskiwać odpady z innych państw i myślę, że bez tego no, nie, ma, nie ma opcji, żeby zapełnili te moce produkcyjne, bez odpadów z innych, z innych państw. Także liczę na to, że właśnie wyjdą. Tutaj mówią, że przygotowanie zakładu do produkcji chociażby RDF-ów, czyli tych paliw alternatywnych na rynek czeski i, i niemiecki, tylko że to ma być. Yy, Właśnie przeznaczone na rynek niemiecki i czeski, ale chodzi mi tutaj głównie o to, że, że będą prawdopodobnie musieli no, te różnego rodzaju odpady sprowadzać też z innych, z innych krajów. Czy rzeczywiście tak będzie? No zobaczymy. Wydaje mi się, że samym krajowym popytem ciężko będzie tutaj zaspokoić te całe te wszystkie moce nowe, produkcyjne. Oczywiście powstają spalarnie, to jest plus dla spółki Mobruk, bo taka spalarnia to jest potencjalny klient spółki, tam są między innymi żużle w takiej spalarni, to znaczy jeżeli ktoś spala takie śmieci komunalne, bo przypomnę, że Mobruk nie jest w śmieciach komunalnych, więc jeżeli powstaje spalarnia śmieci komunalnych, to jest dobrze dla Mobruku, bo oni nie zabierają im klientów, a taka spalarnia właśnie produkuje między innymi żużle, a te żużle mogą być przetwarzane w Mobruku, także spalarnie to jest klient Mobruku, jeżeli powstają nowe spalarnie komunalne, to jest plus dla spółki dla spółki Mobruk, w ten sposób właśnie trzeba, trzeba na, to, na to patrzeć. No no i biorąc pod uwagę jeszcze taką jedną informację, liczą na obniżenie kosztów energii do zera od lipca 2024 roku. Teraz na wyniki pierwszego półrocza miały wpływ koszty energii, wzrost cen o 1,6 miliona złotych, ale od lipca 2024 już, już tutaj nie będzie tych kosztów energii, przynajmniej nie będą one bardzo, bardzo istotne, no ale te koszty, koszty energii też to nie jest jakaś strasznie duża część, jeżeli chodzi właśnie o. Jeżeli chodzi właśnie o, o, samą, o samą spółkę. No i tutaj, jeżeli chodzi o sam obrót, no to muszę przyznać, że w tym momencie to spowolnienie gospodarcze, można powiedzieć, nie jest dla nich zbyt zbyt pozytywne, ale jeżeli rzeczywiście te inwestycje się udadzą, no a podejrzewam, że ciężko, ciężko tutaj znaleźć taki pretekst, żeby się nie udały, to te moce produkcyjne naprawdę fajnie się zwiększą. Pytanie, czy oni znajdą, znajdą właśnie rynek dla tych mocy produkcyjnych, to to jest to jedno pytanie. Oni z tego, co kojarzę parę ładnych lat temu, jak się rozbudowywali, też mieli problemy właśnie z tym, żeby zapełnić te moce produkcyjne, więc to jest taki moim zdaniem jedyny minus albo ewentualnie, ewentualnie znak zapytania dla, dla spółki spółki Mobruk. No i teraz też pytanie, czy pierwsze półrocze 24 nie będzie gorsze ze względu właśnie na to, że będziemy dostosowywać nowe, nowe zakłady. Tutaj patrzę, co piszecie na piszecie o Mobruku oczywiście na, na, na na, na czacie, wybory rządzących, więc bomb, wybory rządzących, bomby, bomby nie, od, nie obchodzą. No, też patrzę na to, że jeżeli będzie więcej takich pożarów, no to może ta presja społeczna też spowoduje to, że, 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 że coś tutaj się ruszy właśnie w tym, w tym temacie. Greg pisze, Mobruk od dawna boczniak z tendencją spadkową, pytanie kiedy będzie jakiś większy ruch w górę, żeby nie kisić kas. już lepszy by był szybszy większy spadek i powrót do, powrót do wzrostów, no tutaj jest rzeczywiście problem, też Mobruk umówmy się nie jest jakąś ultra super płynną spółką, ja nie chcę powiedzieć, że Mobruk nie jest płynną spółką, to jest dosyć duża, duża spółka I, i, i to też jest myślę, że trochę, trochę problem, no ja myślę, że kiedy będą pokazywali te nowe moce produkcyjne, jeżeli rzeczywiście zapełnią te nowe moce produkcyjne, no to może być taki, taki ruch, ruch wzrostowy. Tutaj jeszcze pisze Greg, że w Bałtyku jest chyba sporo bomb ekologicznych, przyznam, że nie znam tego, nie, nie znam ten tematu, ale nie wiem, czy oni takie bomby ekologiczne morskie też mogliby wydobywać, no bo też nawet jeżeli oni przejmą te, te, tę firmę od niebezpiecznych odpadów morskich, no to pytanie, czy takie bomby ekologiczne morskie też oni będą mogli wydobywać, no bo pamiętajmy o tym, że prawdopodobnie to będzie firma jakaś z północy, oni mają swoje zakłady na południu, więc też te koszty transportu trochę im wzrosną. Ale jak mówię, tutaj nie totalnie nie, nie, nie znam tematu. No, odnośnie też tego, że w innych zakładach przetworzą więcej odpadów, tej grek piszesz, odnośnie tego, że, że te karsy się zamkną, no. Tak, rzeczywiście może to być. Pytanie, czy logistycznie oni tak to zrobią, że rzeczywiście będzie tutaj ta, ta sama marża, ten sam wolumen będą mogli przetwarzać? Ja tego się po prostu troszeczkę tutaj y, obawiam. To, tutaj Tomek, bardzo dobra sugestia. Prawie 100 osób ogląda tylko 18 łapek, także bardzo dobra sugestia. 110 osób teraz widzę, że na, na czacie. Tutaj patrzę jeszcze o nów rym roczny, jak Mobruk radzi sobie w temacie innowacji, czy spółka poszukuje nowych, efektywniejszych form recyklingu. Z tego, co kojarzę, to oni bardzo dobrze sobie w tym temacie radzą, to znaczy ich marże to pokazują. Oni mają dosyć nowoczesne zakłady i właśnie dzięki temu oni robią taką wysoką marżę, no bo możemy zobaczyć sobie nawet tak patrząc łopatologicznie na rentowności, no to chociażby marża zysku operacyjnego na poziomie 40-50%, no, to jest dobra marża, no tak to, tak to trzeba, trzeba określić. Oczywiście wysoka bariera wejścia tutaj też wspiera, te, wspiera te, te marże. No i też Greg pisze, że w Polsce jest tyle nielegalnych odpadów, że dla mu bruku by wystarczyło na lata, tylko chodzi o to, kto sfinansuje, bo gmina to nie stać. No i tak, to jest rzeczywiście problem. W tym momencie mają to finansować samorządy, samorządy nie mają na to po prostu pieniędzy, więc jeżeli będą jakieś większe dotacje z budżetu państwa, no może, nie wiem, coś jakoś Unia Europejska będzie próbowała na nas to wymusić. Pamiętajmy o tym, że Unia też ma ten swój plan odnośnie recyklingu, odnośnie, odnośnie przetwarzania odpadów. To nawet biorąc pod uwagę zwykłe odpady, my bardzo dużo składujemy na składowiskach, a Unia Europejska mówi, że, że nie, że tutaj to trzeba przetwarzać, albo recyklingować, albo przetwarzać. Więc to też jest jakby zmiany na plus dla, dla, spółki, dla spółki Mobruk. Tutaj Tomasz pisze. Dziś nasi jasnopanujący, jasnopanujący dali 43 miliony na utylizację spalonego składowiska. Ciekawe czy, czy Mobruk, Łyknie. Zobaczymy. Hmm. I tutaj też Bogdan pyta, czy ktoś orientował się, jaką firmę może chodzić do przejęcia przez Mobruk. Przyznam, że ja nie wiem, jaka to może być firma. Oni też mówili o tym, że kilkadziesiąt akwizycji potencjalnych tam, znaczy kilkadziesiąt spółek potencjalnych do, do, do potencjalnej akwizycji oni przerobili. No tych, tych firm jest pewnie dużo, takich, wiecie, bardziej rodzinnych, takich, którzy właśnie w latach 90. zakładali, i to nie są jakieś duże spółki, więc czegoś takiego, czegoś takiego tutaj bym się, bym się spodziewał. Łyknę wody, bo jest upał straszny. I przechodzimy do drugiej spółki. I drugą spółką, jak jej chcę powiedzieć, jest Azbis. Spółka Azbis. Myślę, że wiele osób kojarzy która pokazała wyniki za lipiec i też wyniki za drugi kwartał, też je troszeczkę, troszeczkę omówimy. Tutaj oczywiście one już zostały pokazane jakiś, jakiś czas, czas temu. Tutaj patrząc na te wyniki, raczej mnie nie zaskoczyły w żaden sposób. Przychody plus 31% rok do roku w ujęciu dolarowym, zysk brutto plus 12%, marża 8.04%. Ja przypomnę, że marża rok wcześniej w drugim kwartale była mega, mega wysoka, także to, że te wyniki kwartał do kwartału są nawet trochę. Gorsze, no to mnie to absolutnie, absolutnie nie, nie dziwi i myślę, że rynek też się jakoś zbyt mocno nie, nie zdziwił. Zauważmy tutaj, że ta marża zysku brutto 8,04, wcześniej to było 9,35, ale to był taki wyjątkowy moment, ten drugi kwartał, że ta marża była aż tak wysoka. Także ta marża na poziomie ponad 8, moim zdaniem, absolutnie akceptowalna, tak bym to, tak bym to określił. Zresztą widać, marża zysku brutto 9,35 było właśnie w tym drugim kwartale i to było zdecydowanie wyżej niż, niż w i wszystkich innych, innych kwartałach. Teraz jest no, od kilku kwartałach spada, ale z drugiej strony wciąż jest na naprawdę bardzo wysokich, bardzo wysokich tutaj poziomach. No i jeżeli chodzi o sprzedaż, zdecydowanie najważniejsza jest, są smartfony od Apple, czyli iPhony. To jest 69% wzrostu rok do roku, więc naprawdę bardzo fajny, fajny wzrost. No i zauważmy: z 6, 670 milionów, prawie 300 to są te smartfony. No też my musimy patrzeć na to, jak sprzedaje chociażby Apple, i patrząc na te wyniki Apple'a do, do, do końca czerwca, no to mamy taki lekki problem, że za te ostatnie trzy miesiące mamy spadki sprzedaży w, na rynku azjatyckim. No a jeżeli chodzi o spółkę Azbis, no to oni sprzedają bardzo dużo właśnie na tym rynku, na tym rynku, na tym rynku azjatyckim. I też w Europie, chociaż Europa jest, jest mniejszym, mniejszą częścią. od Przez 9 miesięcy roku obrotowego Apple'a zauważmy, że wciąż ten rynek Azji jest, jest większy, znaczy powiększył się, ale ostatnie 3 miesiące no to jednak są pewne spadki. Z kolei Europa troszeczkę urosła, ale jak mówiłem, Europa to jest no, mniejszy rynek, chociaż Azbis mówi, że chce być coraz bardziej obecny właśnie w Europie Zachodniej, chociażby. Więc tutaj, no, patrząc na te wyniki Apple'a. No, można powiedzieć, że troszeczkę ten rynek azjatycki wyhamował w stosunku do tych wzrostów, które mieliśmy wcześniej, bo w poprzednich kwartałach były wzrosty. To jest taki sygnał ostrzegawczy, oczywiście, no patrząc tutaj na te wyniki pod względem, pod względem geograficznym, kraje byłego Związku Radzieckiego największy udział. Europa Środkowo-Wschodnia też dosyć, dosyć istotna, Bliski Wschód i Afryka też tutaj też tutaj mamy, mamy do czynienia no, z tym, że tutaj, no, te kraje byłego Związku Radzieckiego można powiedzieć, no, nachodzą na. Na, na tutaj ten rynek rynek Europy Wschodniej, rynek też też azjatycki I, i, i patrząc na same wyniki finansowe, jak mówiłem, raczej się do niczego nie przyczepiam. Dalej Krymi wiedzie Kazachstan. Oni bardzo szybko pozbierali się po tych stratach na, na Rosji, w Rosji i, i Kazachstan rzeczywiście no, przejął tę pałeczkę. Tutaj Ukraina fajnie wróciła w przychodach, zauważmy. Te ciemniejsze paski, oczywiście, to jest pierwsze półrocze 23. No, biorąc pod uwagę spółkę, tak naprawdę ciężko jakkolwiek mi się tam, tam mocno, mocno przyczepić. Tutaj prognozy cały czas są między 3 a 3,2 miliarda dolarów w tym pierwszym. W tym 23 roku zysk netto 78,82. No i zauważmy, że zysk netto 35% jest zrobione, Z tym, że pamiętajmy o tym, że w czwartym kwartale zazwyczaj jest premiera iPhone'a nowego, więc tutaj zdecydowanie większą część sprzedaży oni robią w trzecim i czwartym kwartale. Tam chyba rok temu była w trzecim kwartale ta premiera, albo dwa lata temu już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie widzimy, że przy, raczej przychody zrobią, zysk podejrzewam, że też, ale nie, nie spodziewałbym się wzrostu tych, tych prognoz. Zazwyczaj Azbis robił wzrosty prognoz i już większych wzrostów ja bym się raczej tutaj nie spodziewał. To znaczy, te prognozy moim zdaniem zostaną wypełnione, ale, ale nie, nie spodziewał mi się większych, większych wzrostów. Tutaj w ujęciu oczywiście dolarowym. No i teraz pytanie, jak ma się kurs złotego do dolara? No to spółka mówi jasno, że większość zobowiązań, około 85% z tytułu dostaw i usług, a to są zazwyczaj największe zobowiązania, denominowanych jest w dolarze. W dolarze denominowane jest też połowa naszych kosztów operacyjnych, druga połowa denominowana w euro i innych walutach. W rezultacie na raportowane wyniki wpływa zmienność kursu wymiany, w szczególności dolara do euro i innych, innych walut w szczególności wzmocnienie euro przepraszam dolara wobec euro i innych walut krajów naszej działalności może skutkować zmniejszeniem przychodów w zysku brutto raportowanym w dolarze no i teraz jeżeli chodzi o osłabienie dolara wobec euro i innych walut krajowych to co mieliśmy ostatnio może mieć pozytywny wpływ na nasze przychody i zysk brutto raportowany w dolarze. Pozytywny wpływ na zysk operacyjny, zysk netto, mimo negatywnego wpływu na koszty operacyjne. Więc w ten sposób my musimy patrzeć właśnie na, na spółkę ASBIS. Na spółkę ASBIS też nam mówi o tym, jak wzrosły albo spadły jej przychody, i w lipcu mamy wzrost o 10%. Ja sobie robię taką tabelkę. Gdzie, gdzie właśnie porównuje, gdzie, gdzie właśnie porównuje tutaj Azbis w stosunku do 2022 roku, ale też uwaga, w stosunku do 2021. No bo umówmy się, oni bardzo dużą część sprzedaży mieli w Rosji w 2022 roku ta sprzedaż w Rosji została no została usunięta tak? i teraz w Rosji nie działają, więc w marcu, no na koniec lutego, bo tutaj 24 było to, to uderzenie, ale od marca pokazywali dużo słabsze wyniki, więc też ja patrzę na to w stosunku do 21 roku i tak, w stosunku do 20 mamy 10% wzrostu, ale do 21 3,5% spadku, więc powiedzmy idziemy mniej więcej tak jak ten 23. 21, przepraszam, zresztą od początku Roku, zauważmy, to jest 1,5% spadku w stosunku do 21. Moim zdaniem, po otrzymaniu takiego ciosu w 22 roku, czyli no ich największy rynek tak naprawdę zamknął się całkowicie, moim zdaniem jest to naprawdę. Tak bardzo dobry bardzo dobry wynik. No tutaj patrząc na kolejne miesiące, zauważmy, sierpień, wrzesień, październik to już jest trochę wyższa baza, więc tego się obawiam. Tutaj mówię o roku 2021. W 22 we wrześniu była bardzo wysoka baza, to chyba wtedy była premiera iPhone'a, tak mi się tak mi się wydaje. To wtedy było chyba to przeniesienie tej premiery iPhone'a. Więc tutaj musimy patrzeć, moim zdaniem, i na 21, i na 22 i biorąc pod uwagę te wyniki, ja się spodziewam podobnych do 21. Także teraz. Wynik słabszy w sierpniu niż w lipcu. Dla mnie będzie jednak troszeczkę, troszeczkę tutaj porażką, jeśli chodzi o azbis. I tak, patrzę, patrzę, co tutaj piszeć. Azbis. Azbis wypłaca dywidendę w dolarach, czy przelicza na złotówki? Znaczy, no w dolarach i, i informuje o dywidendzie w dolarach i masz no, na swoim koncie przyliczonym na, na złoty, tak? Pisze, że dywidenda jest, na, dywidenda jest słaba, jeżeli chodzi o azbis, to też zawsze pytanie jest takie, jaki jest poziom wejścia tutaj, no bo umówmy się przez ostatnie lata, ta dywidenda w Azbisie, tutaj gdzie tu jest Asbis. Azbis. ta dywidenda w ASBiSie cały czas, cały czas rośnie, zauważmy, od 40 groszy w 2018 do teraz 2 złotych, około, mniej więcej 2, 2 zł. także też to pytanie, jaki był ten, ten wasz, wasz poziom wejścia. W stosunku do obecnych wyników finansowych, no raczej raczej nie jest to wysoka stopa dywidendy, o w ten sposób, ale ja myślę, że dywidenda w ASBiSie będzie cały czas wypłacana, także tutaj liczę na regularność tej dywidendy bardziej i na tym, że cały czas raczej Raczej tutaj ta dywidenda albo będzie podobna, albo będzie się zwiększać. Tutaj Greg pisze za pośrednictwem Kazachstanu sprzedają do Rosji, tak samo jak robi się to z innymi towarami. Tutaj też to jest dosyć problematyczna sprawa, bo spółka sprzedaje sprzedaje sama do Kazachstanu, i mówi, że z Rosją właśnie nie ma nic wspólnego. No i teraz tak, pytanie, skąd te bardzo mocne wzrosty w Kazachstanie. Pierwsze, co przychodzi do, przychodzi do głowy, no to, to właśnie to, że przerzucili po prostu ten sprzedaż do, do Kazachstanu, nie sprzedają w Rosji, a ten towar później idzie na, do, do Rosji. No tego możemy się tylko tak naprawdę w tym momencie domyślać. Oni do Rosji rzeczywiście, rzeczywiście nie sprzedają. Z tego co wiem, jest prawdą to, że duża część sprzedaży różnych rzeczy idzie do Kazachstanu. Nawet rozmawiałem z gościem, który ma swoją firmę transportową. I właśnie mówił o tym, że, że teraz jak jeździli wcześniej do Rosji, to jeżdżą dokładnie tak samo, tylko jeżdżą właśnie przez, przez chociażby Kazachstan i oficjalnie jeżdżą do Kazachstanu, później z Kazachstanu to jest brane przez drugą firmę, a ta druga firma też należy do niego, on sobie ją zarejestrował w Kazachstanie, chyba tak to, chyba tak to było. Więc no tutaj są te, są te problemy, możemy się domyślać skąd te, skąd te wzrosty, jeżeli chodzi właśnie o... Właśnie o Kazachstan w ostatnim, w ostatnim czasie. O, tutaj, właśnie dalej też piszesz, Greg. Nie mówię, że chce i nie mówię, że przemycają. Oni sprzedają firmy sprzedają firmom, czy obywatelom z Kazachstanu te firmy Rosjanom z odpowiednim narzutem arbitraż. No podejrzewam, że może rzeczywiście tak, tak być. No stąd też podejrzewam te, te wzrosty w Kazachstanie, no bo ja nie widzę jakichś takich innych dużych powodów do tego, żeby Kazachstan notował aż tak duże wzrosty. Ja widziałem jakąś tam analizę gdzieś na Twitterze, że Ileś tam osób więcej do Kazachstanu przybyło ze względu właśnie na to, co się dzieje w Rosji, no ale to też to było tak, że te kilka czy kilkanaście procent tylko przybyło do Kazachstanu, na no te wzrosty to są imponujące. Rok do roku kilkadziesiąt czy kilkaset, kilkaset procent. No także myślę, że każdy, każdy może sobie to wydedukować. I dobra. No to jeszcze jedna spółka na koniec. Idziemy do kolejnej spółki, tylko łyknę wody. I mamy Kognor, ostatnią spółkę, o której, chcę, o której chcę powiedzieć. I jeżeli chodzi o Kognor, to jest oczywiście stal. A skoro to jest stal, to jeżeli w budowlance mamy spowolnienie, no to mamy też spowolnienie w Kognorze. To jest oczywiste, samo, samo przez to się to się rozumie. To jest producent wyrobów hutniczych. Mamy na giełdzie dystrybutorów, producentów. Kognor jest producentem, produkuje je w ten sposób, że głównie zbiera złom stalowy. Tak? Mamy dwie te metody: można z rudy żelaza i węgla koksującego robić stal, ale można też zbierać złom stalowy, przetapiać i, i, właśnie, i właśnie w tym z tego drugi, z tej drugiej opcji Kognor. Kognor korzysta. No i jeżeli chodzi o spółkę, ona jest dosyć specyficzna, no bo jak wiadomo, 21 rok świetny dla stali, więc mieliśmy potężne wzrosty na rynku stali. Teraz mieliśmy spadki, jeżeli chodzi o cenę stali, ale też jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, przez to spółki typu Kognor nie mogą już narzucać swojej marży tak wysokiej. I pomimo tego, że tam cena do zysku od dłuższego czasu jest na poziomie 2-3, no to kurs nie idzie w górę, dlatego że giełda no przewiduje przyszłość tak naprawdę i możemy sobie zobaczyć, że przez ostatni rok z poziomów 9,50, no teraz mamy taki mocniejszy, mocniejszy spadek, bo pokazali wyniki za drugi kwartał. To, że one będą niższe rok do roku, to było oczywiste. Myślę, że absolutnie, że absolutnie to było, to było oczywiste. Ale zakres tych spadków myślę, że jest ważny, no bo mieliśmy bardzo mocny, mocny spadek i zysk netto jest nawet 20% niższy od konsensusu, czyli od tego, co, od tego, co przewidują analitycy. Tak? No, rok, do roku, rok do roku jest tutaj dużo, dużo słabiej, no a jeżeli chodzi o to, co przewidują analitycy, też mówimy o tym, że jest tutaj dużo, dużo słabiej. No i Cognor planuje redukcję etatów. Spółka zauważa techniczną recesję w Polsce. Rzeczywiście mówią wprost, że jest ciężej na rynku, dużo ciężej na rynku i w trzecim kwartale EBITDA będzie na podobnym poziomie do drugiego kwartału. Jeszcze raz możemy zobaczyć, ta EBITDA rok do roku była słabsza o 77%, 54 miliony, no i ona będzie podobna rok do roku. Po zakończeniu nowych inwestycji grupa zredukuje zatrudnienie o około 15%. I tendencja zakupu złomu jest coraz niższa. Jeszcze rok temu było to 225 tysięcy ton kupionych, a w ostatnim kwartale 158 tysięcy ton. To spadek 25-30%. I to już mówimy czysto o, o wolumenach, nie tylko o przychodach, ale o wolumenach, no co też pozwala nam zobaczyć jaka jest skala spadku zapotrzebowania. W konsekwencji sprzedaż też jest niższa niż w zeszłym roku. Produkcja stali w rok temu wyniosła 2 miliony, obecnie jest to niecałe 1,5 miliona ton, więc jest po prostu widoczna ta recesja i to dosyć, dosyć mocna. Jest ta recesja, jesteśmy na granicy recesji w Unii, więc sytuacja jest słaba, mocno odbija się na przemysłach, od których jesteśmy uzależnieni. Budownictwo infrastrukturalne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo jest w słabej sytuacji. Nazwałbym to kryzysem. Mały popyt na pręty żebrowane, a ten problem też nakłada się na to, że w Krakowie trwa inwestycja, która nie zakończyła się w terminie. I tutaj ważna sprawa ze względu, znaczy, rok temu ten rynek był dla Kognoru bardzo dobry, dlatego oni wstrzymali inwestycje. No, bo inwestycje inwestycja oznaczałaby zamknięcie na chwilę produkcji, więc stwierdzili, dobra, to my teraz produkujemy, bo jest dobra koniunktura, a jak będzie ta słabsza koniunktura, to my wtedy te inwestycje będziemy dokańczali. I to było logiczne, myślę, że to było bardzo, bardzo słuszne, no i dlatego teraz te, te inwestycje tutaj, tutaj są i mówią, że nie ma szans na odbicie w trzecim kwartale, czyli te trzecie, trzeci kwartał też będzie pewnie, pewnie słabszy, rok do roku i to, i to mocno, mocno słabszy. No i patrząc na to, co tutaj się działo, no bo mówiąc o kognoże warto warto zobaczyć ich raport, oni zawsze dają taki komentarz do skonsolidowanego wyniku. No i mówią oczywiście o tym, że było tutaj dużo dużo słabiej. No mówią o, jeżeli chodzi o spadek popytu na stal, to produkcja stali w Unii spadła o 10%, w Polsce prawie 30%, prawie 30%. No i też trzeba przyznać, że oprócz tych spadków przychodów mieli spadek rentowności, no bo skoro jest mniejsze zapotrzebowanie, to też te marże są po prostu niższe. No i też koszty, można powiedzieć, nie było tak znacząco niższe, żeby to, żeby to zrekompensować. Też sytuacja dosyć interesująca, ten koszt wsadu ich zazwyczaj był tańszy niż, niż ta pierwsza metoda, czyli ta metoda wykorzystująca węgiel koksujący, rudę żelaza. Teraz to było troszeczkę droższe. No patrząc na chociażby te kontrakty na, na rudę żelaza. No rzeczywiście w ostatnim, w, w ostatnim czasie mamy lekki, lekki spadek tutaj z poziomów 100, 130 na, na 100, czyli kilkudziesięcioprocentowy spadek. Ten węgiel koksujący, no też, też biorąc pod uwagę ostatnie, ostatnie lata, jest trochę gorzej niż w 2022 roku. No z drugiej strony ceny sprzedaży złomu też, też spadły. No, a jednak okazało się, że, że w tym momencie ta, ten koszt wsadu po prostu jest wyższy niż koszt wsadu no, tych konkurent innych biznesów, tak to, tak to określimy, gdzie oni wcześniej na tym albo zyskiwali w tym 2021 roku, w 2022 powiedzmy to było mniej więcej mniej więcej na zero. Teraz po raz pierwszy od dawna jest taka no, dosyć duża dysp dysproporcja, no, niekorzystna po prostu dla, dla, dla spółki. No i tutaj y, mówią o tym, że Mamy, mają spadek, mają spadek, jeżeli chodzi o samą, o samą sprzedaż, no i też ceny kęsów dosyć mocno spadły. Tutaj biorąc pod uwagę spready Zauważmy, że są na poziomie teraz za tonę 1300 powiedzmy, 1800 tutaj na wyrobach finalnych, spread na wyrobach, gdzie jeszcze rok temu to było 2500, 2800, 2900, pod 3000 to podchodziło. No tutaj do HSIO zauważmy, spread na wyrobach, czy ponad 4000, był teraz 3600. Więc widzimy, że jest po prostu tutaj słabiej rok do roku i tutaj nie ma się co, nie ma się co oszukiwać, po prostu jest słabszy. Słabszy popyt i to się będzie prawdopodobnie, prawdopodobnie utrzymywało w najbliższym kwartale, więc nie sądzę, żeby coś tutaj w najbliższym czasie miało się zmienić. Jeżeli chodzi właśnie o samą spółkę, ta marża EBITDA, zauważmy, nawet kwartał do kwartału mocno spadła, rok do roku, no to już już nie mówię, jak, jak, mocno tutaj, jak mocno tutaj spadła. Jeżeli chodzi o sprzedaż w samych tonach, no to też widzimy razem minus 21 procent, no czyli sama sprzedaż też dosyć mocno spadła, no po prostu nie ma w tym momencie rynku dla spółki, rynku dla, dla, dla spółki Ognor, opatrząc po kolei, jak to jest, jeżeli chodzi o złomy, no to też tutaj duże, duże spadki, jeżeli chodzi o, o złom stali. No i jeżeli chodzi o półprodukty, półprodukty też, no mniej, mniej kupują, mniej, mniej produkują, mniej, mniej sprzedają. Myślę, że to jest całkowicie, całkowicie oczywiste. Więc teraz w tym kwartale drugim było słabo, w kwartale trzecim podejrzewałem, że też będzie słabo. W kwartale czwartym mi się wydaje, że też będzie słabo. To znaczy, ja uważam, że to odbicie może być w drugim półroczu 24, może trochę wcześniej, ale teraz jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek tutaj mówić o jakimś, jakimś odbiciu. Ja zakładam to drugie półrocze 24. I teraz pytanie, czy to oznacza, że KOGNOR jest już całkowicie spółką spaloną? Moim zdaniem nie do końca. Z jednego bardzo istotnego powodu. Jak mówiłem wcześniej o tym, że Mobruk się rozwija przez swoje nowe, nowe inwestycje, to w Kognorze też te inwestycje są. Kognor to jest spółka, która naprawdę bardzo mocno wykorzystała tę dobrą koniunkturę na rynku. No bo oni mieli bardzo dobry wynik za 21 rok, za 22, 300, łącznie no około miliarda zarobili na czysto. I oni to w dużej mierze przeznaczyli na akwizycję i na rozwój organiczny. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy oni będą już wchodzić w kolejny czas dobrej koniunktury, to będą wchodzić już z zupełnie innymi mocami produkcyjnymi i to może być na pewno duży plus dla spółki dla Kognor, spółki no bo tutaj w 23. 250 milionów około na inwestycje w 22. to było 200 milionów po zakończeniu modernizacji walcowni w Krakowie w drugiej połowie roku może odpowiedzieć na spodziewany zwiększony popyt w budowlance, tak mówili jeszcze na początku tego roku, no raczej nie sądzę, żeby ten popyt był zwiększony właśnie w drugiej połowie roku, no już mamy teraz drugą połowę i nie ma tego zwiększonego popytu, więc jak mówię ja bardziej liczę 24. rok i tak nawet nie od początku, tylko bardziej ten, to, drugie, to drugie półrocze budują nowy zakład w Siemianowicach Śląskich. Tak, w Krakowie to jest 150 milionów złotych. W Siemianowicach spodziewają się, że zaawansowanie robót będzie się wiązało z wydatkiem około 100 milionów, 100 milionów złotych. W listopadzie, grudniu Huta w Gliwicach miała przestój w związku z wymianą pieca. Od pierwszych dni stycznia huta została ponownie uruchomiona ze zwiększonymi mocami produkcyjnymi stali. Nominalne moce wyniosły, wynosiły 375 tysięcy ton, a realna produkcja 420, 450 440 tysięcy ton, po inwestycji nominalne moce wzrastają o 150 tysięcy ton. Ale znowu zauważmy, że no nie ma popytu, więc te moce produkcyjne na razie im się nie przydają. Ale w momencie, kiedy ten popyt wróci, no to od razu te moce produkcyjne dodadzą im dodatkowych przychodów, dodadzą im dodatkowych. Dodatkowych EBITDY. Po zakończeniu inwestycji w Krakowie. To umożliwi wzrost produkcji z 250 tysięcy ton do 400 tysięcy przy znaczącym ograniczeniu kosztów, w tym gazu, gazu ziemnego. Będziemy mogli odpowiedzieć na zwiększony popyt, wtedy gdy on się właśnie właśnie pojawi. No i też Siemianowice Śląskie, gdzie ma powstać zupełnie nowy zakład, ogólnie 800 milionów złotych, najnowocześniejsza huta stali w, w Europie. No i to jest troszeczkę ryzykowne, nie ukrywajmy. Unia Europejska no mocno, mocno gniecie, mocno gnoi te. Wszystkie biznesy energochłonne, no a taka huta stali jest biznesem energochłonnym. Z drugiej strony, no My potrzebujemy stali po prostu do rozwoju, tak? Jeżeli my nałożymy takie opłaty i podatki na, na jakieś opłaty na, na właśnie tego typu biznesy, no to naprawdę możemy obudzić się z ręką w nocniku, no bo będzie się okazywać, że będziemy musieli na przykład z Kazachstanu sprowadzać stal, która nie była w ogóle produkowana z tymi wszystkimi normami, no ale jeżeli zarżniemy te nasze europejskie huty, no to tak, tak, tak tutaj będzie, więc, no więc to jest jednak problem, jeżeli chodzi o spółki typu Cognor, Pytanie, czy te inwestycje się zwrócą, no bo to są potężne, potężne inwestycje. No i tutaj mówimy o tym, że ta Siemianowice Śląskie to będzie 450 tysięcy ton wyrobów dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego. No i tutaj 17 sierpnia został wymurowany kamień węgielny pod inwestycję, która docelowo stworzy około 150 nowych miejsc pracy, ale tam też będą zwolnienia, więc, więc ogólny ten bilans Kognoru będzie na, będzie na, na minus. No i tutaj mówią o tym, że odbiorcami jest wiele gałęzi przemysłu. Teraz te prace, które są w tym momencie, pochłoną ponad 300 milionów, 300 milionów złotych. No i powstanie też w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę właśnie te kognor, no to mamy te ten rozwój organiczny. Mamy też akwizycję, bo ja przypomnę, że nabyli czeskie spółki, czeskie spółki, które z nimi już współpracowywali, producent wyrobów z grafitu, to był, można powiedzieć, jeden z ich... Jeden z ich dostawców, czyli no tutaj dzięki temu będą mieli właśnie tego dostawcę i też nie będą płacili po prostu im improwizji, więc oprócz tego, że do innych spółek będą mogli to sprzedawać produkty, to jeszcze dla siebie będą mieli ten towar taniej. Więc moim zdaniem naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne akwizycje dokonali. Także rozwój organiczny i akwizycje. No powiem tak, jeżeli ten rynek rzeczywiście ruszy, a ja się spodziewam właśnie, właśnie. No wzrostu tego, tego rynku może od tego drugiego półrocza 24, no to podejrzewam, że spółka Kognor będzie naprawdę dobrze, dobrze przygotowana, więc tutaj ja jestem tak bardziej pozytywnie nastawiony w bardzo długim terminie, czytaj rok, półtora, roku, dwa lata, w krótkim terminie, czytaj trzy miesiące, trzy miesiące, pół, pół roku, no może być tutaj ciężko. Ja bym w ten sposób właśnie właśnie patrzył na, na spółkę na spółkę Kognor. I patrzę, odnośnie kognoru nie było żadnych chyba, chyba komentarzy, więc zanim przejdziemy jeszcze do ogólnie do, do Waszych komentarzy, no to partner dzisiejszego odcinka, czyli XTB. I jeżeli chodzi o XTB, jaką to mam, żadnych problemów nigdy, nigdy z nimi nie miałem, a jeżeli jak ja inwestujesz w akcje, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. Link do założenia konta w opisie filmu. Ja oczywiście zachęcam, sam, sam korzystam a my przychodzimy do komentarzy, tylko łyknę, łyknę wody i zapalę światło u siebie w pokoju, także dajcie mi 30 sekund. I już jestem z powrotem. Dajmy sobie nową stronę w ten sposób i zobaczymy, co Wy tutaj piszecie. O, o Harnasiu pisaliście wcześniej. Mm. Kruszon pisze, możesz powiedzieć jak długo trzymasz, czy trzymałeś jakąś spół jakieś spółki, nie musisz podawać jakie, ale jak długo, oj bardzo różnie powiem wam, no tak średnio powiedziałbym, że półtora roku, to jest taki, tak, tak, mi, się, tak mi się wydaje, ale mam spółki, które na przykład mam trzy lata, mam spółki, które po pół roku powiedzmy sprzedam, ale wydaje mi się, że tak półtora roku, dwa lata, to jest taki, taka, taka średnia. Cześć Konrad, jak myślisz, po ile, do ilu możemy spaść po średnich wynikach Mirbudu? I drugie pytanie, czy myślisz, że cena x jest już atrakcyjna? Piotr, Piotr K. No te wyniki Mirbudu były bardzo negatywne. To znaczy, ja tutaj podejrzewałem, że skoro Budimex pokazał w miarę dobre wyniki, oni tam rok do roku podobne pokazywali. To Mirbud też tak, też tak zrobi. Pytanie, co było tego przyczyną konkretną? No bo to nie był żaden spadek rentowności. Bo oni mniej więcej przychody pokazali takie jak zyski. W sensie spadek przychodów, takich jak, takich jak zysków. Ja tam patrzyłem u siebie na grupie o tym pisałem w, na grupie na, na, na Facebooku. Już sekundkę, ja sobie zobaczę dokładnie, jaki to był spadek w samym drugim kwartale. No bo mówię się, drugi kwartał nas najbardziej, najbardziej, najbardziej interesuje. No i tak, przychody minus 20%. A zysk netto minus 24%, czyli bardzo podobnie. Zysk net to jednostkowy minus 28%. No tutaj przychody niższe o 1,5. O 1,4% zysk netto niższy, więc to nie jest jakiś duży spadek marżowości, ale spadek po prostu przychodów. To mnie dosyć trochę martwi. Ja liczę na jakieś takie wyjaśnienie bardziej na konferencji wynikowej. Ja na pewno będę na tej konferencji wynikowej. Mir Budu, oni chyba. Już 30. mają konferencję, więc na to na pewno będę, będę czekał. No, same wyniki, moim zdaniem, bardzo bardzo słabe, dużo słabsze niż chyba wszyscy się spodziewali. A co do XTEP-a, nie wiem, czy jest wycena atrakcyjna. Dla mnie mi zawsze ciężko jest określać, no bo zauważmy, że wczoraj mocno spadali i dzisiaj też, też spadają. Tutaj pojawiły się takie informacje, że to przez Hiszpanię. No, rzeczywiście, tak sobie XTEP możemy włączyć i oni o kurs kurs się załamał, zarząd zabrał, zarząd zabrał głos. No, bo tutaj chodzi o to, że w Hiszpanii zakazano od sierpnia zakazano tych promocji, kontraktów CFD, reklamy kontraktów CFD. Zarząd zabrał głos i tutaj nie wiem, czy będzie to pokazane, czy to trzeba zapłacić. No, trzeba zapłacić, ja jestem za to za biedny, ale z tego co wiem, to w tym komunikacie mówili o tym, że nie odczuwają żadnego spadku liczby założenia kont w Hiszpanii po, po, tym, po tej informacji o tym, że, że właśnie tych CFB nie można, nie można korzystać. I ogólnie to jest takie, takie mocne uspokojenie, że, że to nie będzie miało większego wpływu. No, czy tak będzie, zobaczymy. Ciężko mi tutaj, ciężko mi tutaj powiedzieć, o, powiedzieli o tym, że. Że, że, bo już tutaj czytam u siebie ten, ten komunikat, od zmiany wytycznych nie widzimy znaczących zmian, jeśli chodzi o tempo pozyskiwania nowych, nowych klientów. A na początku 2024 roku planujemy dużą kampanię reklamową, związaną z naszym nowym konceptem komunikacji z klientem. U nich też pamiętajmy o tym, że to, to jest trochę tak, że, że jeśli chodzi o teba, bardzo często klient przychodzi, kupuje na przykład normalne akcje, a później też próbuje kontraktów w CFD, więc ja nie widzę jakiegoś takiego powodu do mocnych spadków, tak mocnych spadków ze względu na tę informację, no ale ja powiem tak, no póki z rynkiem się nie dyskutuje, póki spółka mocno dynamicznie spada, to ja sobie po prostu obserwuję te, obserwuję te spadki, w samym biznesie nie sądzę, żeby to miało jakiś taki bardzo znaczący wpływ, no dla mnie dużo ważniejsze jest to, czy jest zmienność na rynkach i, i, i to dla mnie będzie tak determinantą, jeżeli chodzi właśnie o jeżeli chodzi właśnie o Idziemy dalej, patrzymy, co tutaj pisaliście. Dino się fajnie korekci. Rzeczywiście od dłuższego czasu tam jest, tam są spadki na Dino, znaczy od dłuższego czasu, w sumie od, od wyników finansowych. Ja tutaj chyba nawet robiłem film o, o Dino po wynikach finansowych. Tak mi się wydaje, albo na grupie o nich mówiłem, już nie pamiętam. W każdym razie ja się raczej spodziewałem tego. Ja patrzyłem na Biedronkę i Biedronka też miała niższą sprzedaż porównywalną, znaczy niższy wzrost sprzedaży porównywalnej niż w pierwszym kwartale, i też się spodziewałem, niż trochę wyższego niż biedronka, ale niższego ogółem. I rzeczywiście, tam Biedronka miała 17,5%, Dino coś koło 20%. Więc dla mnie spodziewane te, te wyniki, Ja jakoś tak zbyt mocno się, zbyt mocno nie, mnie nie zaskoczyły. Myślę, że my powinniśmy się już jako inwestorzy przyzwyczaić do tego, że Dino będzie rosło bardziej plus 30% niż plus 50% jak jeszcze rok temu, bo po prostu otwierają no, mniej nowych sklepów i sprzedaż porównywalna, już ten pik sprzedaży porównywalnej moim zdaniem jest, jest za nami. Idziemy dalej. Tutaj o Mobruku, o XTB już, już mówiłem. Dębica, co, co z pożarem może śledzisz? Tak słyszałem, że w zakładzie w Dębicy jest, był pożar, ale przyznam, że nie, nie, nie patrzyłem dokładnie, dokładnie o, co tam, o co tam chodziło. Możemy sobie tutaj zobaczyć, że... Straty liczone w milionach. Pożar nie spowodował zanieczyszczenia powietrza, no to to tam miliony strat dla Dębicy. Podczas pożaru spłonęła część budynku produkcyjnego, maszyny, wyposażenie hali, straty liczone są w milionach. No ale to też taka informacja, w milionach, bardziej w trzech milionach, czy w 300 milionach, no bo to jest jednak chyba... Bardzo, bardzo istotna. Nie wiem, czy Dębica wydała jakiś komunikat odnośnie tego. Zaraz sobie zobaczymy Dębica. No, najgorsze jest to, że. Że nie jesteśmy w stanie określić, jak duże w tym momencie są straty. Widzę, że nie ma żadnego komunikatu. Zakład no, na pewno był ubezpieczony. Pytanie, na ile oni teraz stracą przychodów, no bo nie będą mogli po prostu przerabiać, znaczy nie będą mogli produkować tych, tych opan, więc tego nie wiemy. I dla mnie no, to jest bardzo duża niewiadoma i jak mówiłem wcześniej, czy straty bardziej 3 miliony czy 300. No oczywiście te 300 w cudzysłowie, ale, ale jednak jednak jest duża niewiadoma, rynek nie lubi. Nie lubi niewiadomych. XTB to mówiliśmy, patrzę tutaj o czym piszecie. Romuald pisze, Traugut, o proszę. Historyczna postać. Czy przewiduje pan korektę na szerokim rynku na jesienią? No teraz, teraz jest korekta. Wydaje mi się, że, że ta korekta już się zaczęła i będzie, będzie postępować. Ja bardziej patrzę na to, że korekcą niektóre bardzo fajne biznesy, które albo mam, albo chcę mieć, i to jest dla mnie bardziej okazja do dobierania. Także ja tutaj nie widzę żadnego takiego. Potężnego zagrożenia, to znaczy to, że będzie jakaś recesja, jest bardzo możliwe. To, że jest, jest już gorzej widać, to, że będzie dalej źle też myślę, że jest po części w cenach, więc nie sądzę, żeby było jakieś takie przepotężne walnięcie, jakiś krach. A taka korekta zawsze powoduje to, że niektóre biznesy są fajnie wyceniane. Więc ja tutaj jestem jakby pozytywnie nastawiony do tego, że tak jest ta korekta już w tym momencie, bo już chyba na zresztą mamy trzeci tydzień spadków i, i będzie postępowała. Jak przewidujesz zachowanie PZU do dnia ustalenia dywidendy Grzegorz Kudzia? Raczej nic się tam nie dzieje. To znaczy tam około 40 zł oni cały czas są, tak? Z tego co kojarzę. Możemy zobaczyć, czy dalej. Tak jest tak. I oni od dłuższego czasu nie mogą przebić tych 40 zł, także podejrzewam, że to mniej więcej tak, tak zostanie. Hmm. K Kapa, Bielsko. Czy słyszałeś o Geotransie? Też zajmują się utylizacją odpadów. Tak, to są odpady pościekowe, z tego co kojarzę. No, oni już się fajnie zaczęli rozwijać, to znaczy kiedyś mieli bardzo fajne przychody, później mieli potężne problemy i wrócili do tych fajnych przychodów i nagle ostatni kwartał pokazali taki kijowy i to bardzo kijowy. Tej spadki o 50%, zysk netto też mocny spadek, takąś karę zresztą dostali znowu, a ta kara administracyjna była, więc ten drugi kwartał bardzo mocno negatywnie Negatywny dla, dla spółki, która już, jak mówię, w poprzednich kwartałach zaczęła pokazywać fajniejsze przychody, bo zauważmy te przychody, te przychody już były na poziomie 6, 7 milionów, 6, takich powiedzmy w miarę dobrych. Pierwszy kwartał słabszy, ale pierwszy kwartał dosyć często u nich był słabszy, bo tam zależy od pogody. No i drugi kwartał jeszcze, jeszcze dużo słabszy, więc to jest taki mocny minus. Spółka 40 milionów kapitalizacji, także tutaj też spekulacji może być dosyć dużo. Paweł pisze Starward ogłosił datę premiery The Invincible. Tak jest. Ogłosił, widziałem. Na plus, oczywiście informacja dla mnie. Trailer też na plus. Jutro o tym jakiś film, film dłuższy zrobię. Na pewno powiem właśnie o Mirbudzie, o, o Starwardzie. No, moim zdaniem, fajnie zapowiedzieli tę, tę datę, datę premiery. No raczej, raczej tutaj wszystko, wszystko na plus. E... Tej Maciej Odino z tym, że jeszcze czy ja zamierzam dobierać, redukować, nic nie robić. Ja na razie nic nie robię, póki spada, redukować nie, nie, absolutnie nie zamierzam. Jak będzie jakieś wyhamowanie, może, może coś dobiorę. Kruszon, czyli w krótkim terminie 3-6 miesięcy akumulować, w dłuższym terminie liczyć na odbicie. Nie polecasz, nie sugerujesz, czy to realny scenariusz. Tak, nie polecam i nie sugeruję, tak, tak, masz rację. Nie wiem, czy jeżeli mamy spółkę, która pokazała słabe wyniki i jeszcze dodatkowo pokaże je słabe w trzecim kwartale i jeszcze dodatkowo mamy korekta na rynku, czy to już jest koniec tych spadków. Ja uważam, że, że to może nie być koniec tych, koniec tych, tych spadków na, na kognorze. No właśnie bardziej patrzę na nich w takiej dłuższej perspektywie. Pomyśl, że jak Chiny zdechną, to Stal też zdechnie i się również. No tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Chiny, no to miałoby być to odbicie po covidowe, a tego odbicia nie ma i to w naprawdę w bardzo dużych danych widać, że nie ma. Import słaby, eksport słaby, produkcja słaba. Tutaj no naprawdę ten rynek chiński bardzo mocno zawodzi, na no umówmy się, rynek chiński jest bardzo istotny, więc, więc tutaj też są, też są dosyć istotne, istotne problemy. Sektor bankowy, jaki kierunek? Użytkownik Facebooka pyta. No tutaj ja w sektor bankowy teraz się nie właduję, dlatego że wszystkie zapowiedzi rządu mówią o tym, że we wrześniu poznamy informacje o wakacjach kredytowych. Prawdopodobnie będzie przedłużenie tych wakacji kredytowych z kryterium dochodowym, ale premier mówi tak, będzie to z kryterium dochodowym, ale tak, żeby duża, ogromna większość kredytobiorców się na to załapała. Więc ja tutaj się obawiałbym tego właśnie scenariusza już we wrześniu, czyli już, już niedługo. Widzisz jakieś pozytywy w spółce Bumek? Paweł pisze. A przyznam, że chyba ostatnio nie patrzyłem na, na Bumek. Sekundkę zobaczę tylko u siebie, czy, czy jakiś film może o nich, o nich robiłem, albo jakiś, jakiś opis. Bumek, Bumek, Bumek. Już wam mówię. No tak, ceny węgla spadają. To nie jest zbyt dobre dla, dla spółki. Umówmy się. Koszty, no bo to jest tak, oni koszt, część kosztów mają stałych, a jeżeli cena ich surowca spada, znaczy surowca, na którym zarabiają, no to, no to oczywiście jest, są, są większe, większe procentowo te, te koszty, no bo to wpływa negatywnie na przychody zyski. Dywidenda, moim zdaniem, to był jakiś śmiech na sali i to było takie. Powiem ładnie, na naplucie w twarz inwestorom indywidualnym, a brzydko to wiadomo, co powinienem powiedzieć, że co, co im zrobili, no bo dywidenda bardzo niska, gdzie 750 milionów zysku zrobili w dwa lata, a 40 milionów na dywidendę tylko. No i jeżeli chodzi o, te, o to potraktowanie tych akcjonariuszy, no to, to był dla mnie duży minus, taki dosyć, dosyć duży minus właśnie, ta, ta niska dywidenda. No trzeba też pamiętać o tym, że tam mieli problem z jedną ścianą, ona w maju dopiero ruszyła, no więc no, to są pewne problemy w przypadku Bumechu. Facebook user, autopartner ładnie rośnie, nawet dzisiaj nie patrzyłem, co tutaj się działo na autopartnerze o tak, rzeczywiście ładnie rośnie, oni tam lekko skorekcili do 20 niedawno i, i widać, że się trzymają, no dynamiki wzrostu naprawdę bardzo, bardzo wysokie, więc tutaj jakichś takich większych problemów nie widzę, pytanie jak to będzie z marżą, zauważmy ten pierwszy kwartał przychody plus 30%, zysk netto minus 14, teraz też ten, ten zysk, te, te przychody też widzimy, że, że rosną plus 27%, więcej niż w, w interkarsie znaczy procentowo więcej niż w interkarsie tak, no bo nominalnie wiadomo, intercars wyższy, ale rzeczywiście ładnie się ładnie się za, zachowuje. Jeszcze tutaj yy, Facebook user, jak PKBex, peka, jak, jak rokuje, yy, no ja patrzę przez pryzmat tego, że w pierwszym kwartale oni mieli naprawdę bardzo fajne marże, ale spółka mówi jasno, że w drugim i trzecim kwartale te marże będą trochę niższe, przynajmniej tak mówili w wywiadzie, więc ja się tego troszeczkę obawiam, że, że pokażą właśnie te niższe marże niż w pierwszym kwartale, no gdzie oni się na tych marżach przejechali trochę rok temu i, i to może być taki negatywny, negatywny powód troszeczkę do, do trochę lekkich spadków, jeżeli chodzi o ten drugi kwartał. Co sądzisz o wstępnych wynikach interkarsu? Słabnie popyt na części zamienne? No przyznam, że nie patrzyłem na tych wstępnych, o wstępnych, wstępnych wynikach. W drugim kwartale 155 milionów? Tak. No bo oni zysk netto w pierwszym kwarta kwartale mieli plus 70% a ciekawe, czemu mieli tak wysoki. Zauważmy, tak, przychody, no to cały czas znamy. W pierwszym kwartale mieli 200 milionów, ale to w pierwszym kwartale 22 mieli bardzo niską bazę. Już od drugiego kwartału ta baza zaczęła się robić się robić taka wysoka, można powiedzieć bardzo wysoka, 200 milionów złotych, a mieli ile? 155 milionów złotych. Wstępne wyniki. Zobaczmy, jak to, jak to wyglądało. Mm -mm. Wstępne wyniki. W drugim kwartale 4,5 miliarda wyższe o 27%, no ale umówmy się tutaj, Intercras też mówi na miesięcznych przychodach, więc to nie jest zaskoczenie. 155 milionów zysku, 26% niższy od zysku. Rok do, rok do roku. Tutaj mówi się, że głównie efekt mocniejszego złotego. Jeżeli chodzi o Intercars, przyznam, że nie wiem, jaka tam jest sprzedaż w złotym i w, w innych walutach. W autopartnerze to jest, z tego co wiem, 50 na 50, mniej więcej. A tutaj możemy sobie zobaczyć, czy coś takiego jest. Informacje giełdowe, prezentacje, może gdzieś na jakiejś prezentacji Mówi Intercars, jak to, jak to u nich wygląda. Prezentacja, podsumowanie pierwszego kwartału. No, taka średnia ta, ta prezentacja. Także nie wiem, ile oni dokładnie mają tego, tej sprzedaży sprzedaży zagranicznej. Możliwe że rzeczywiście ten wpływ kursów walut był tutaj dla nich, dla nich istotny. Raczej oceniałbym no, lekko, lekko negatywnie. No, nie, nie ukrywajmy tutaj, biorąc pod uwagę te wyniki za pierwszy kwartał, wiele osób spodziewało się, że ta marżowość może być też dalej na, na, dobrym, na dobrym poziomie, więc, więc też tak raczej negatywnie patrzę. Jeszcze kilka komentarzy sobie dzisiaj, jeszcze kilka, kilka komentarzy jeszcze sobie wybierzemy. Co myślisz o Pepko? Ja nie jestem jakimś takim szczególnym fanem Pepko. Ja wiem, że ceny fraktu morskiego powinny im sprzyjać, ale ta sprzedaż porównywalna, LFL, ona tam jest moim zdaniem no niższa niż się tego spodziewałem i to jest dla mnie taki główny czynnik, czynnik negatywny. Big Cheese dzisiaj odbija, nawet nie patrzyłem, co to się działo. Big Cheese no 2,7%. Także to nie jest jakieś, jakieś mocne odbicie, U, umówmy się. Ja tutaj mówiłem o Big Cheese. Biorąc pod uwagę takie dłuższe perspektywy, no, nic się za bardzo nie zmienia, to znaczy, dalej ta premiera Cookinga będzie. Po prostu będzie, będzie później. Więc no ja jeżeli chodzi, znaczy jeżeli chodzi o mnie, no to oczywistym jest to, że. Po informacji o tym, że będzie przesunięta premiera, spodziewałem się spadków, ale czy w długim terminie takim coś, coś tutaj się zmienia? Raczej, raczej nie. I Darek pisze: Ile mam straty na Big Cisie? Trzymasz, czy uciekasz? Nie, no ja trzymam i dalej zamierzam powiększać tę, tę pozycję. Oczywiście to, co ja mówię, to są, pamiętajcie, tylko moje prywatne sugestie, nie są żadne porady inwestycyjne, a absolutnie. Ile mam straty? Czekaj, zaraz zobaczę sobie sekundkę mi daj. Jak to procentowo w tym momencie wygląda. Muszę zobaczyć. Big cheese. 19% na, na minusie. Ale jak mówię, absolutnie nie zamierzam. Nie zamierzam uciekać z Big Cheese. A. Facebook User, kruk, dobre wyniki, a kurs na dół, jak to, jak to widzisz, To tam po samych wynikach kurs trochę poszedł do góry. Dzisiaj dopiero dzisiaj chyba idzie, idzie troszeczkę, troszeczkę na dół. Zresztą zobaczmy, kiedy oni mieli dokładne te wyniki. Wyniki mieli 10 sierpnia. 10 sierpień, no to od tego 10 sierpnia, no to powiedzmy mniej więcej na tym samym poziomie są, no to dzisiaj, wczoraj, ostatnio był lekki lekki właśnie spadek, ja podejrzewałem, że skoro jest po prostu, była korekta ostatnio i kruk się w miarę powiedzmy trzymał, no to teraz lekko, lekko spadł, ze względu właśnie, że jest ta korekta ogólnie na rynkach, no a skoro kruk jest jedną z największych spółek, to jeżeli jest są słabsze, jest korekta na, na rynkach, no to te duże spółki zazwyczaj się do tego dostosowują. Jeszcze popatrzę sobie popatrzę sobie na, na komentarze, tutaj piszecie o Bogdance ja nie, nie patrzyłem co tutaj się nie patrzyłem, co tutaj się, się działo na Bogdance, więc więc nic nie jestem w stanie w stanie tutaj zrobić, w stanie powiedzieć. I jeszcze powiedzmy sobie, wybierzemy taki o apatorze. Apator po, za chwilę poda wyniki, jak obstawiasz, czy będą dobre. Ja spodziewam się dobrych wyników, tutaj biorąc pod uwagę apator, czwarty kwartał dobry, pierwszy kwartał dobry, 23, czwarty kwartał 22, więc raczej spodziewam się, raczej spodziewam się. Yy, Dobrych, dobrych wyników Kiedy Grodno wróci do gry? Sonia pisze, no w momencie pewnie kiedy będzie odbicie w elektrotechnice więc spodziewam się też no, bardziej drugie półrocze 24 roku, a jeżeli chodzi o Grodno, no też pamiętajmy, że oni trochę OZE sprzedają tam ma 30% sprzedaży na dobrej marży to jest to jest OZE więc no raczej przed tym 24 nie spodziewam się jakichś, jakichś tutaj wzrostów Patrzę, czy coś tutaj jeszcze, jeszcze jest. Wy, co odpisze, co się dzieje na Sanexie, skąd takie, skąd takie spadki? No oni mieli słabsze, słabsze wyniki podali, dlatego te spadki takie mocne tutaj ostatnio były. Na no to, że ostatnio była jakaś tam podbitka, no to wydaje mi się, że po prostu to jest takie korekta w tym trendzie spadkowym, czyli po prostu zrobili, zrobili taką, taką podbitkę. No tutaj biorąc pod uwagę Sanex, to jest typowa taka spółka, która... W momencie, kiedy te szacunki, te wyniki były rok do roku kilkadziesiąt procent większe, to rosły i takie były też oczekiwania inwestorów, oczekiwania sektora. Oczekiwania nie zostały spełnione, więc też mamy, mamy spadki. Pamiętajmy o tym, że Sanex sprzedaje dużo do, do Niemiec. Tam raczej nie ma jakiegoś spadku na rynku, na rynku OZE, no ale jest to gospodarka, która dosyć mocno spowolniła, więc to się też pewnie odbiło właśnie na sprzedaży w Sanexie. Dobra, no to chyba na dzisiaj to na dzisiaj to, to tyle, ja za dzisiaj bardzo dziękuję standardowo życzę samych zysków jutro kolejne filmy pewnie powiem o Mirbudzie, o Starwardzie, jeszcze zobaczymy czy ktoś jakieś wyniki poda, dzięki bardzo wszystkim, cześć, trzymajcie